Witam serdecznie. Zapraszam na odcinek Kogel Mogel. Jak zmarli aktorzy? Dariusz Siatkowski, urodzony w lipcu 1960 w Koszalinie, aktor i reżyser. Występował w filmach Władysława Pasikowskiego. W latach 1975-1980 uczęszczał do Technikum Drogowego w Koszalinie o profilu budowa dróg i mostów. Następnie podjął studia na Wydziale Aktorskim w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej imienia Ludwika Solskiego w Krakowie, którą ukończył w 1984. Zaraz po ukończeniu studiów otrzymał angaż od Bohdana Husakowskiego, ówczesnego dyrektora Łódzkiego Teatru imienia Stefana Jaracza. Dariusz Siatkowski zmarł nagle 11 października 2008 roku. Znaleziono go w pokoju jednego z hoteli pod Łodzią. Podejrzewano, iż przedawkował leki. Inni, iż przesadził z używkami. Dokonano sekcję zwłok. Nigdy nie podano oficjalnego komunikatu dotyczącego przyczyny śmierci Siatkowskiego. Katarzyna Łaniewska stwierdziła w jednym z wywiadów: coś tu nie gra i nigdy nie grało. Wykluczono udział osób trzecich, gdyż drzwi z pokoju były zamknięte od środka. Został pochowany 16 października na cmentarzu przy ulicy Gnieźnieńskiej w rodzinnym Koszalinie. Katarzyna Łaniewska, urodzona w czerwcu 1933 w Łodzi, aktorka teatralna i filmowa. W 1955 ukończyła studia na PWST w Warszawie. Na scenach debiutowała 26 listopada tego samego roku. Była przewodniczącą oddziału Warszawskiego Związku Artystów Scen Polskich. We wrześniu 2013 roku została publicystką Tygodnika w sieci. Po trzecim roku studiów poślubiła aktora teatralnego i filmowego Ignacego Gogolewskiego, z którym miała córkę Agnieszkę. Małżeństwo rozpadło się po 10 latach. Drugim mężem aktorki został Andrzej Błaszczak, z którym wzięła ślub kościelny. Zmarł on na początku kwietnia 2018. Aktorka zmarła niespodziewanie 7 grudnia 2020 roku w swoim domu w Warszawie po kilkudniowym pobycie w szpitalu. Od dłuższego czasu chorowała. Została pochowana 17 grudnia w grobie rodzinnym na cmentarzu na Służewie przy ulicy Wałbrzyskiej. Miała 87 lat. Małgorzata Lorentowicz, urodzona w styczniu 1927 w Warszawie. Aktorka filmowa, teatralna, radiowa i telewizyjna. Urodziła się jako córka Zofii Damieńskiej i Czesława. Od 1942 w Armii Krajowej była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim, w zgrupowaniu Kryska. Nosiła wtedy pseudonim Duda. O występowaniu na scenie marzyła od dzieciństwa. Podczas II wojny światowej studiowała na Wydziale Humanistycznym. Dopiero po wojnie postanowiła związać swoją przyszłość z aktorstwem. I w 1951 ukończyła studia na PWST w Warszawie. W trakcie swojej kariery wzięła udział w licznych audycjach radiowych. Zagrała w ponad 30 serialach i filmach. Jej najbardziej znane role z seriali i filmów to Nikodem Dyzma, Wojna domowa, Stawka większa niż życie, Wesele czy W labiryncie. W 1956 poznała swojego drugiego męża, Tadeusza Janczara, podczas prób do spektaklu Don César de Bazan. Janczar zmarł 31 października 1997. Po jego śmierci aktorka podupadła na zdrowiu. Zmarła 8 maja 2005 w Warszawie w wieku 78 lat. Została pochowana na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Ferdynand Matysik, urodzony w kwietniu 1931 w Drogomyślu. Aktor filmowy i teatralny. Absolwent PWSA w Krakowie, którą ukończył w 1954. W tym samym roku pracował w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, a w latach 1955-64 w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie oraz w latach 64-2007 w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Występował też w kabarecie Dreptak Andrzeja Waligórskiego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2006 został odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Był ojcem aktora teatralnego i filmowego, reżysera oraz tłumacza Grzegorza Matysika, urodzonego w 1960, który na scenie zadebiutował w 1982 rolą Ignacego w Transatlantyku Gombrowicza. Ferdynand Matysik zmarł 9 maja 2021 we Wrocławiu w wieku 90 lat
z przyczyn naturalnych. Został pochowany 14 maja o godzinie 13 w kościele świętego Wawrzyńca we Wrocławiu. Paweł Nowisz, urodzony w styczniu 1940 w Warszawie. Aktor teatralny i filmowy. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Rejtana w Warszawie, które ukończył w 1959. W 1963 roku ukończył studia na Wydziale Lalkarskim PWST w Krakowie, a rok później w 1964 na Wydziale Aktorskim tejże szkoły. Jego debiut teatralny nastąpił 10 września 1964. W 1966 otrzymał nagrodę dla młodego aktora za rolę księdza w Dziadach na kaliskich spotkaniach teatralnych. W 1972 otrzymał lubelską nagrodę Srebrna Maska. W 1974 otrzymał dwie nagrody: Nagrodę Artystyczną Wojewody Lubelskiego i Nagrodę Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. Jego żoną była aktorka Wanda Wieszczycka-Nowisz. O śmierci aktora za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował Wiktor Zborowski. Aktor zmarł 15 października 2021 w Piasecznie w wieku 81 lat. Został pochowany na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Barbara Winiarska-Wawrzecka, urodzona w maju 1952 w Skierniewicach, aktorka filmowa i teatralna. W 1975 została absolwentką PWST w Warszawie na Wydziale Aktorskim. Była córką profesora Tadeusza Winiarskiego i Nadziei Sacharczuk. W latach 75-79 występowała w Teatrze Rozmaitości w Warszawie. Stała się znana dzięki występom w duecie z siostrą Marią Winiarską. Była żoną aktora Pawła Wawrzeckiego, z którym miała córkę Annę, cierpiącą na porażenie mózgowe. Po urodzeniu córki z powodu jej choroby zaczęła stopniowo wycofywać się z działalności zawodowej. Ostatecznie zrezygnowała z aktorstwa, by móc w pełni skupić się na opiece nad dzieckiem. Zmarła na tętniaka mózgu 18 września 2002 w Warszawie. Pochowana została na cmentarzu Pomorskowskim w Warszawie. Miała zaledwie 52 lata. Jerzy Turek, urodzony w styczniu 1934 w Tchórzowej. Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Występował także w kabarecie Owca u Jerzego Dobrowolskiego. W 2010 prezydent RP pośmiertnie odznaczył artystę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej i za osiągnięcia w pracy artystycznej. Miał siostrę Mariannę oraz dwóch braci, jednego Konstantego. Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku przeniósł się wraz z rodzicami do Kobyłki pod Warszawą. Po ukończeniu szkoły podstawowej naukę kontynuował w warszawskim technikum budowy silników samolotowych. W 1973 roku zdarł gardło, na strunach głosowych pojawiły się polipy i musiał poddać się operacji wycięcia migdałków. Wybitny aktor zmarł 14 lutego 2010 roku w wieku 76 lat na Białaczkę. Został pochowany 22 lutego w Kobyłce koło Warszawy.